Już mieliście jedną naukę dzisiaj, a teraz czas na drugą. Też od Michała, no dzisiaj Michały dominują. Słuchajcie, dwa Michały, jeden duży, drugi mały. Słuchajcie, dzisiaj trzecie spotkanie, ostatnie z cyklu trzech spotkań w temacie wewnętrznego uzdrowienia. To jest też ostatnie spotkanie przed naszym wyjazdem na misję, więc tak sobie dzisiaj myślałem, że to takie spotkanie pożegnalne trochę. Ale tak sobie myślę, że to jest też takie niesamowite, że możemy się tutaj spotkać po raz kolejny w tym temacie, który zaczęliśmy końcem roku zeszłego, później kontynuowaliśmy go w styczniu. Na pierwszym spotkaniu mówiliśmy o zranieniach, ale już na drugim mówiliśmy o uzdrowieniu, tak jak pamiętacie, część z was pewnie była na ostatnim spotkaniu w styczniu. Mówiliśmy wtedy o tym, że są takie trzy momenty uzdrowienia. Pierwszy z nich to jest moment przebaczenia, drugi to jest moment dostrzeżenia obecności Boga w trudnym doświadczeniu i wreszcie trzeci moment to jest moment uwielbienia, kiedy uwielbiamy Boga we wszystkim, co nas spotyka. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, co to znaczy mieć serce syna i jak trwać w tej miłości Ojca, bo to miłość Ojca ciebie może uzdrawiać twoje poranione serce. I słuchajcie, kiedy myślałem sobie o tym temacie dzisiejszym, nie wiem, jak tutaj sobie to ogarnąć, żeby mieć pismo pod ręką, a jednocześnie mikrofon i jeszcze ten... O, super, mógłbym cię prosić? Byłoby super. Słuchajcie, i tak sobie myślałem, że są takie cztery obszary, takie cztery kroki. Mogę z drugiej strony prosić? Dziękuję. Słuchajcie, są takie cztery obszary, takie cztery filary, na których możesz zbudować swoje męskie serce, które wie, zna swojego Ojca, serce, które nie żyje w zranieniach, ale żyje w uzdrowieniu i żyje w mocy. Chciałem wam o tych czterech obszarach powiedzieć. One są ułożone w pewnej kolejności, która nie jest przypadkowa. Jak sami zobaczycie, będziemy płynnie przechodzić od pierwszego etapu do kolejnego. To jest też dla was wskazówka, że jeśli chcecie trwać w miłości Ojca, to prawdopodobnie ta droga też was czeka. Prawdopodobnie w tej kolejności, w związku z czym też zachęcam was do tego, żebyście zwrócili na to uwagę. Słuchajcie, pierwsza rzecz, która mi przychodzi która się pojawiła w moich myślach, to, że syn, jeśli chcesz mieć serce syna, to musisz mieć świadomość, że syn jest wolny. Że syn jest wolny. Kiedy czytamy w liście do Galatów, w czwartym rozdziale, ja mówiłem, że są takie dwa szczególne fragmenty. List do Rzymian, 8 rozdział, 14-17 i drugi fragment to jest list do Galatów, którego fragment teraz przeczytam. To jest czwarty rozdział, 6 i 7 wers. Macie go też na swoich materiałach, tych, które trzymacie w dłoni. Paweł mówi coś takiego. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba Ojcza. Ojcze, i uwaga, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, ale synem. Paweł wyraźnie stawia nam po dwóch stronach to, że możesz być albo synem, albo niewolnikiem. I za każdym razem, kiedy czytasz listy Pawła, zetkniesz się z tym, że Paweł w wielu miejscach będzie mówił o tym, że jesteś wolny, że już nie jesteś niewolnikiem swojego grzechu, swojej przeszłości, swojej grzesznej natury, z tego starego człowieka, którym dawniej byłeś, ale że jesteś wolny. Słuchajcie, ja pamiętam taki dzień w swoim życiu, kiedy ta prawda, że jestem wolny, dotarła do mnie z olbrzymią mocą. Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, mimo tego, że wiedziałem o tym wcześniej, przeżyłem to słowo w swoim sercu, że jestem wolny. I chcę ci powiedzieć, bracie, że ty też jesteś wolny w Jezusie. Chcę was prosić teraz, żebyście to wypowiedzieli te słowa, żebyś powiedział na głos, jestem wolny w Jezusie. Słuchajcie, chciałem, żeby wasz głos, moc waszego głosu wyrażała przekonanie, w jakie macie na temat tego, że jesteście wolni w Jezusie. Dobrze, spróbujcie jeszcze raz, ale chciałem, żebyście powiedzieli to tak... Narwany jeden tutaj już ten... Słyszałem. Jeden już się nie mógł doczekać. Słuchajcie, ale chciałem, żebyście powiedzieli to tak głośno, żeby to ogłosić temu, co w górze, ale też temu, co na dole. Bo pamiętajcie o tym, że to słowo, że jesteś wolny, to jest też słowo twojej mocy, twojej obrony przed atakami nieprzyjaciela. Więc powiedz z mocą raz jeszcze, jeśli potrzebujesz wstać, możesz nawet wstać i powiedz to głośno, dobrze? Żeby to zabrzmiało tutaj, że jestem wolny w Jezusie. Jestem wolny w Jezusie. No i piekło się zatrzęsło. Słuchajcie, ale chcę wam powiedzieć, że fakt, że jesteśmy wolni w Jezusie, to, że jesteś wolny,
nie oznacza, że za każdym razem żyjesz jak człowiek wolny, że żyjesz jak syn. Słuchajcie, to, co spotyka każdego z nas, i to nie jest tylko twoje i moje doświadczenie, ale jak zaraz wam pokażę, to jest doświadczenie też chrześcijan w pierwszych wiekach, to to, że mimo tego, że jesteśmy wolni w Jezusie, to wciąż tak łatwo jest nam żyć, jakbyśmy byli ciągle w niewoli. Innymi słowy, masz serce syna, ale wciąż nie korzystasz z daru wolności. Żyjesz jak niewolnik swojej przeszłości, swojej historii. Reagujesz, działasz, żyjesz jak niewolnik. Słuchajcie, Paweł powiedział znowu w liście do Galatów, to jest piąty rozdział, pierwszy wers, powiedział takie słowa: nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Słuchajcie, on to mówił do Galatów. To znaczy, że oni też mieli, on musiał im przypomnieć o tym, że oni są wolni, żeby się nie poddawali na nowo pod jarzmo niewoli. I to jest jakieś zmaganie każdego z nas. Jeśli chcesz żyć w wolności, będziesz musiał ciągle walczyć o to, żeby na nowo nie poddawać się pod jarzmo niewoli. I myślę sobie, że ten fragment mówi o tym, że nam wszystkim jest tak łatwo wracać do starych nawyków, utartych dróg, schematów, które tak dobrze znasz ze swojego życia. Że przez tyle lat funkcjonowałeś pod wpływem swoich zranień, ale kiedy doświadczasz uzdrowienia, to przychodzi taki moment, w którym potrzebujesz wreszcie żyć jak człowiek wolny. Potrzebujesz wybrać wolność, nie tylko mieć wolne serce, ale również myśleć, działać, reagować jak syn, nie jak niewolnik. I słuchajcie, Paweł w liście do Rzymian mówi takie słowa, które wiele razy do mnie wracały. To są takie słowa, które są mi jakoś szczególnie bliskie. Mianowicie to, że potrzebujemy się przemieniać przez odnawianie naszego umysłu. I nieraz zastanawiałem się, co Paweł miał na myśli, kiedy mówił o tym, że potrzebujemy się przemieniać przez odnawianie umysłu. Ja myślę, że właśnie tutaj tkwi pewien klucz tego, co to znaczy być wolnym. Tu tkwi pewien klucz do tego, żeby wejść na drogę wolności. Potrzebujemy odnawiać swój umysł. Innymi słowy, możesz mieć serce syna, ale twój umysł musi nadążyć za tym, co się dokonało w twoim sercu, bo jesteś wolny. Słuchajcie, na czym to polega i co to znaczy wyzwalać się z tej niewoli? Jak możesz się wyzwalać z tej niewoli? Myślę, że są takie dwie rzeczy, które są istotne, które chciałbym zwrócić twoją uwagę. Po pierwsze, Jezus powiedział bardzo wyraźnie, co nas wyzwala. To prawda nas wyzwala. To prawda, bracie, może ciebie wyzwolić. Myślę, że to jest druga niesamowicie istotna rzecz, która mnie umykała przez wiele lat. Znałem ten fragment na pamięć, jak pewnie większość z was, ten fragment, gdzie Jezus mówi, że tym, co nas wyzwala, to jest prawda. Ale zanim zacząłem żyć tym słowem, minęło dużo czasu. Co to znaczy, że prawda nas wyzwoli? Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nasz nieprzyjaciel jest ojcem kłamstwa. Innymi słowy, szatan będzie używał kłamstwa. Jego orężem przeciwko tobie jest kłamstwo. Jeśli zaczynasz żyć w kłamstwie, przegrywasz. On triumfuje, a ty przegrywasz, jeśli zaczynasz żyć w kłamstwie. Dlatego twoim narzędziem walki z ojcem kłamstwa jest chodzenie w duchu prawdy. Jest stawanie w prawdzie. W prawdzie tego, co mówi Słowo Boże na twój temat, co Słowo Boże mówi na temat ciebie, na temat Boga, na temat tego, kim ty jesteś w Nim, kim On jest dla ciebie, jaki On jest. Bo dopóki żyjesz w kłamstwie, będziesz myślał i żył jak niewolnik. Chcę wam pokazać przykład. Jeśli na przykład oskarżyciel mówi ci, że jesteś nikim i przychodzą ci takie myśli w różnych trudnych momentach twojego życia. Jestem nikim. Nic mi się nie udaje, nic nie znaczy. Jestem nikim. To jeśli pójdziesz za tą myślą, jeśli nawet zatrzymasz się nad tą myślą i zaczniesz ją reflektować, medytować nad nią, to przegrywasz. To wracasz do sierocego serca. To wracasz do niewoli. Ale jeśli w tym czasie weźmiesz swoje słowo, Słowo Boże do ręki, w swoją dłoń i sięgniesz do słowa, to możesz oprzeć się na prawdzie. Jeśli oskarżyciel będzie ci mówił, że jesteś nikim, możesz wziąć Słowo Boże i zacytować mu fragment z listu do Rzymian. Myślę, że szatan nie znosi, kiedy cytujemy mu fragmenty z Pisma, które są prawdą. Możesz powiedzieć o tym, że jesteś synem Boga. Że nie jesteś nikim, bo jesteś synem Boga, bo Boga masz za ojca. I z tego samego faktu już nigdy nie będziesz nikim. Jeżeli oskarżyciel mówi ci, że podpowiada ci takie słowa, które pojawiają się w twoich myślach, że Pan Bóg cię opuścił, że Jego nie ma przy tobie, że w tym trudnym doświadczeniu pozostałeś sam, to znowu możesz wrócić do słowa i w ostatnim zdaniu Ewangelii Mateusza, to jest ciekawe, że to jest ostatnie zdanie Ewangelii Mateusza, przeczytasz, że Jezus mówi takie słowa: ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I kiedy pojawia się takie kłamstwo w głowie, taki potrzeb kłamstwa, stajesz w prawdzie i twoim orężem jest prawda. I mówisz, że to nie jest prawda, że Bóg cię opuścił. Bóg jest przy tobie cały czas. Jest blisko tych, którzy go wzywają, tak jak tutaj śpiewaliśmy w psalmie. Jeśli oskarżyciel mówi ci, że nie zasługujesz na miłość Boga, jeśli żyjesz w zgorszeniu sobą, gorszysz się sobą, upadasz i oskarżyciel, to imię nie ma na darmo, będzie cię oskarżał, będzie chciał wycisnąć cię jak cytrynkę poczuciem winy,
samopotępieniem i tym, że będziesz się ciągle gorszył, to możesz wtedy sięgnąć do Księgi Jeremiasza i na przykład wrócić do fragmentu, w którym Bóg mówi: miłością wieczną Cię umiłowałem. Że Jego miłość jest wieczna. Jeżeli masz taką obawę, że nie ma dla Ciebie przyszłości, stajesz w pośrodku jakiegoś trudnego wydarzenia, masz problemy w pracy, relacje dla Ciebie ważne się nie układają, pozostajesz bez pracy, nie masz perspektyw na przyszłość, wydaje Ci się, że wszystkie drogi są pozamykane i oskarżyciel będzie ciągle wkładał w uszy te słowa, że nie masz szans, że Twoja przyszłość jest w czarnych kolorach, że lepiej, żebyś z sobą skończył. To jest właśnie ten moment, kiedy znowu możesz sięgnąć do prawdy. Możesz na przykład sięgnąć do 29 rozdziału Księgi Jeremiasza. Możesz tam przeczytać o tych słowach, że Bóg nie ma planów pełnych zguby dla Ciebie, ale plany pełne pokoju. Myślę, że to jest strasznie ważne, żebyśmy za każdym razem, kiedy słyszysz kłamstwo, żebyś konfrontował to kłamstwo prawdą, słowem prawdy. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że od tego momentu, kiedy dotarła do mnie ta, wiecie, miałem świadomość, uświadomiłem sobie to, że to tak funkcjonuje, że w tym świecie duchowym my walczymy nie tylko modlitwą, ale walczymy przede wszystkim prawdą przeciwko kłamstwu, to moje życie zaczęło się zmieniać. Właśnie w tych momentach, kiedy zawsze upadałem, kiedy czułem się sierotą, kiedy zapominałem o miłości Ojca, wracałem do tego, co jest prawdą. Ale żebyś mógł wracać do tego, co jest prawdą, potrzebujesz mieć ze sobą Słowo. Musisz je nosić ze sobą, musisz mieć je w swoim sercu. Ilu z Was dzisiaj ma Pismo Święte przy sobie? Ręka do góry. Nieliczni. Słuchajcie, to jest moje pytanie, które będzie dzisiaj wracało kilkakrotnie. Jak chcesz żyć w prawdzie? Jak chcesz konfrontować te kłamstwa, które szatan ci sączy do twoich uszu, do twojego serca, jeśli nie masz słowa prawdy przy sobie? Nie masz oręża, nie masz na czym się oprzeć. No chyba, że pamiętasz całe Pismo Święte na pamięć, to okej. Okay. Jest taka osoba, ręka do góry? Tak myślałem. Proszę? W komórce może być. Nie przeszkadza. Dobrze, słuchajcie, myślę, że to jest niesamowicie ważne. Jeśli chcesz być wolny, chcesz żyć w tej wolności, jesteś wolny, jeśli chcesz żyć w tej wolności, bo syn jest wolny, chcesz mieć to serce syna, to potrzebujesz konfrontować te kłamstwa z prawdą. Druga rzecz, która się z tym wiąże, to to, że nie możesz już wracać do przeszłości. Słuchajcie, ja mam takie doświadczenie, że wiele osób, które doświadcza uzdrowienia wewnętrznego, które pragnie uzdrowienia wewnętrznego, które sięga po uzdrowienie wewnętrzne i w różnych momentach swojego życia zawierza się Bogu i prosi Pana, żeby uzdrowił jego serce. Są takie momenty, w których zatrzymują się i odwracają się i patrzą na swoją przeszłość. I wracają do swojej przeszłości. I wiele takich osób jest, które tak mocno koncentrują się na przeszłości, że nie potrafią żyć tu i teraz i nie potrafią budować tej przyszłości, którą Bóg dla nich zaplanował. I chcę Ci, bracie, powiedzieć, że przychodzi taki moment w Twoim życiu, w którym musisz zostawić to, co było za sobą. Bo dopóki będziesz wracał do zranień z przeszłości, do tych momentów, kiedy byłeś opuszczony, kiedy czułeś się zdradzony, czułeś się skrzywdzony, niesprawiedliwie osądzony, kiedy czułeś się wykorzystany. Jeśli ciągle będziesz do tego wracał, to znów szatan triumfuje. Nie jesteś wolny, ponieważ stajesz się niewolnikiem swojej historii. Nie myśl o tym, że jeśli on będzie czuł się bezradny w jednej przestrzeni, bo będziesz konfrontował go z prawdą w tych kwestiach, o których mówiłem, to on się podda. Nie, on się nie podda, on zmieni strategię. Zacznie ci pokazywać twoją przeszłość, że powinieneś jeszcze się skoncentrować na swojej przeszłości. Że może jeszcze nie wszystkie zranienia są uzdrowione. Być może jeszcze nie wszystkie zranienia rozumiesz. Może jeszcze nie każdą historię swojego życia tak przeanalizowałeś, żeby wiedzieć, jak ona wpływa na ciebie dzisiaj. To nie jest ci potrzebne. I chcę ci powiedzieć słowo, które mówi Paweł. Niesamowicie mocny fragment. To jest z listu do Filipian, 3 rozdział. W 3 rozdziale do Filipian Paweł kieruje takie słowo. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Słuchajcie, kiedy przeczytałem to słowo, zacząłem zastanawiać się nad tym, co Paweł miał na myśli, o co jemu chodziło, co znaczy zostawiać pewne rzeczy za sobą, zapominać o tym, co za mną, a wytężać siły ku temu, co przede mną. Słuchajcie, myślę, że to jest bardzo mocny fragment. On staje się mocny wtedy, kiedy te słowa przykładasz do Pawła. To jest ten sam Paweł, który jeszcze funkcjonował wcześniej pod imieniem Szaweł i był prześladowcą Kościoła. Słuchajcie, musimy mieć świadomość tego, że Szaweł był człowiekiem, który prześladował Kościół. To nie był jeden z tych gorliwych faryzeuszy, który nie znosił chrześcijan. To był człowiek czynu. I kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, to zawsze był człowiek czynu. To jest niesamowite, że Szaweł był człowiekiem czynu i Pan Bóg wykorzystał to, że był człowiekiem czynu do tego, żeby szerzyć Królestwo Niebieskie na ziemi, żeby ogłaszać dobrą nowinę. Ale wcześniej
Szaweł z tą samą mocą zwalczał Kościół. Słuchajcie, kiedy Szaweł prosi o listy polecające do synagog w Damaszku i wybiera się do Damaszku, wiemy o tym, że jest ten moment, że przed Damaszkiem spotyka Jezusa, żywego, zmartwychwstałego Jezusa, którego prześladował. Przez 3 dni niewidomy, myślę, że to były 3 dni niesamowitej walki, niesamowitej przemiany Pawła. To były 3 dni nawrócenia Pawła. Myślę, że ta ślepota jego oczu i to otwarcie tych oczu później, kiedy Ananiasz przychodzi, nakłada na niego ręce i się za niego modli, to jest moment, w którym Paweł odzyskuje wzrok nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo. Zaczyna dostrzegać, że to wszystko, co prześladował, co było głoszone i tych, którzy to naprawdę głosili, dobrą nowinę, to wszystko jest prawdą. Ale słuchajcie, musimy pamiętać o tym, że Ananiasz, kiedy Bóg przychodzi do Ananiasza i mówi mu, słuchaj Ananiaszu, jest taki Szaweł, do którego chce, żebyś poszedł i się za niego modlił, to co robi Ananiasz? Ananiasz mówi, panie, ty chyba nie masz aktualnych informacji. Do ciebie chyba jeszcze nie dotarło, kto to jest Szaweł. Szaweł to jest człowiek, który prześladuje twój kościół. Wiecie, Ananiasz wiedział o Szawle. Musimy pamiętać o tym, że odległość pomiędzy Jerozolimą a Damaszkiem to było 200 kilometrów. Szaweł nigdy wcześniej nie był w Damaszku, żeby prześladować kościół. Ale zobaczcie, że jego sława wyprzedziła go aż o 200 kilometrów. W Damaszku bano się Szawła. Oni wiedzieli o tym, że jest taki człowiek, który nazywa się Szaweł, który jest prześladowcą kościoła, którego należy się obawiać i lękać. To pokazuje nam, jak bardzo gorliwy był Szaweł w tym prześladowaniu kościoła. I słuchajcie, kiedy myślę o tych fragmentach, kiedy Szaweł mówi o tym tajemniczym ościeniu, że został mu dany oścień, wysłannik szatana po to, żeby go policzkował. Znajdziecie to również w jednym z jego listów. Wielu się zastanawia, kim jest ten wysłannik szatana i o co chodzi z tym ościeniem. Teorie są różne. Ale słuchajcie, myślę sobie, że ten wysłannik szatana i ten oścień, który tak dotykał serca Pawła, myślę, że to były twarze ludzi. Że to były twarze tych ludzi, których wtrącał do więzienia. Że to były twarze tych chrześcijan, którzy byli kamienowani, byli zabijani na jego oczach. Jak Szczepan, którego szaty zostały przecież złożone u stóp Szawła. Słuchajcie, ja myślę, że Szaweł miał przed oczyma twarze tych osób, które straciły życie, które straciły zdrowie, gdzie rodziny były rozdzielane. Ludzie byli wtrącani do więzienia. Dlatego, że on był przekonany, że wykonuje Bożą robotę. I słuchajcie, myślę sobie, że kiedy Paweł mówi, że zapomina o tym, co za nim, to te słowa mają ogromne znaczenie w jego życiu. To nie jest powiedzenie, dobra, machnę na to ręką. Jego przeszłość wołała i krzyczała za nim. Myślę, że tego głosu jego przeszłości używał nieraz właśnie ten nieprzyjaciel, oskarżyciel, żeby pokazać mu, że jakim prawem on teraz chce głosić Jezusa, którego tak prześladował. Słuchajcie, Paweł miał naprawdę wszelkie powody do tego, żeby tkwić w przeszłości. Być może ty też masz takie przekonanie, że twoja historia życia, ja jej nie znam, co on o tym wie, co mnie dotknęło w życiu. Być może inni nie, ale ja mam prawo wracać do mojej przeszłości. Słuchajcie, myślę, że Paweł też miał wszelkie powody, żeby wracać do przeszłości. Ale zrozumiał, że dopóki tkwi w przeszłości, nie może żyć tu i teraz. Nie może Bóg wypełniać przez niego planu, który dla niego przygotował. Bo jest uwiązany, to jest trochę tak, jakbyś rzucił kotwicę i chciał wypływać na głębokie morze. Nie jest to możliwe, ponieważ tkwisz w miejscu. Potrzebujesz odciąć kotwicę, potrzebujesz zostawić za sobą to, co było. Ja myślę, że każdy z nas na jakimś etapie swojego życia, również w drodze do uzdrowienia, i to nie jest często jeden moment, w którym to postanawiasz, ale to jest znowu ponawiana decyzja. To jest jakaś walka w tobie, żebyś wreszcie zapomniał o tym i zostawił za sobą to, co było. Żebyś wytężył siły ku temu, co przed tobą. Żebyś patrzył na metę. Bo dopóki oglądasz się za siebie, nie widzisz mety, która jest przed tobą. A jeśli nie widzisz mety, która jest przed tobą, nie masz celu, do którego możesz dążyć. Nie widzisz drogi, jaką możesz podążyć do tego celu. Więc stoisz w miejscu i jesteś przegrany. Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest szalenie istotne, żebyś dzisiaj podjął taką decyzję, żeby zostawić przeszłość za sobą. Jezus powiedział kiedyś takie słowa, że ten, kto dotyka pługu, niech się wstecznie obraca. Dopóki dotykasz pługu i oglądasz się za siebie, nie możesz zaorać tego, co jest przed tobą, bo oglądasz się za siebie. Ciągle patrzysz na te krzywo wyorane grządki, na te wszystkie bruzdy, które są nie zaorane tak, jak być powinny zaorane. I ciągle będziesz się koncentrował na tym, co zostało zrobione nie tak. W tym momencie triumfuje w tobie duch perfekcjonizmu. Chciałbyś zmienić swoją przeszłość, ale nie możesz. I możesz się tym gorszyć, możesz upadać i znowu tracisz wolność. A zatem syn jest wolny. Myślę sobie, że to wracanie do przeszłości może być takim olbrzymem, z którym będziesz musiał się zmierzyć.
Ale myślę, że tych olbrzymów jest więcej. I teraz druga rzeczywistość, drugi element, o którym chciałbym wam powiedzieć, to to, że syn nie tylko jest wolny, ale syn jest pogromcą olbrzymów. Jeśli masz serce syna, jesteś świadomy tego, że masz serce syna, to jesteś powołany do tego, żebyś pogromcą olbrzymów. I te olbrzymy mogą przyjąć różną formę w twoim życiu. To może być twoja przeszłość, tak jak mówiłem, ale to może być lęk o przyszłość, brak zaufania, ciągłe zwątpienie. To mogą być twoje zranienia, to mogą być twoje nałogi, to może być twoje niskie poczucie własnej wartości, to może być twoja pycha. Być może największym olbrzymem, z którym się zmagasz, jest twój grzech. Ale myślę, że każdy z nas ma jakiś olbrzymów, którym musi stawić czoło. I dopóki nie wiesz, jak pokonywać olbrzymy, będziesz pokonywany przez te olbrzymy. Ale syn jest tym, który jest pogromcą olbrzymów. I twoim przeznaczeniem jako syna jest gromienie olbrzymów. I słuchajcie, myślę, że to jest wspaniała wiadomość dla nas wszystkich, że jesteśmy powołani do tego, żeby zwyciężać. W psalmie 144 przeczytamy, że to Pan zaprawia nasze ręce do walki. Że to On przygotowuje twoje palce do tego, żebyś dzierżył miecz, twoje ramię wzmacnia do tego, żebyś dźwigał tarczę. To On jest twoją warownią, twoją opoką. To On jest twoją siłą i twoją mocą. Słuchajcie, ten psalm mówi bardzo ważną rzecz, że to nie ty jesteś mocny, ale to On czyni cię mocnym. Że to nie ty zaprawiasz się do walki, ale to On zaprawia twoje ręce do walki. To nie chodzi o twoją siłę, o twoją moc. Chodzi o Jego siłę, Jego moc, która może działać w twoim życiu. A zatem czas, żebyś przestał walczyć z tymi olbrzymami, licząc na siebie, polegając na sobie. Dopóki nie pozwolisz Jemu przygotowywać cię do tej walki, dopóki nie pozwolisz Jemu działać w tobie, abyś pokonywał te olbrzymy, będziesz za każdym razem upadał. Więc potrzebujesz przestać walczyć z olbrzymami, polegając na sobie. Albo w ten sposób, kiedy szukasz rozwiązań na własną rękę. Jak wielu z nas, kiedy pojawia się jakaś trudność, najpierw szuka rozwiązań na własną rękę, zamiast pytać Pana, jak masz zareagować? Jaką sytuację tej chce użyć dla twojego dobra? Co powinieneś zrobić? Jak wielu z nas próbuje raz jednej rzeczy, raz drugiej, raz trzeciej, szukasz rozwiązań na wszystkie możliwe sposoby. Bo chcesz działać, musisz coś zrobić. Słuchajcie, mamy taką trudność, żeby się zatrzymać, kiedy dotyka nas coś trudnego, żeby się spotykamy tego naszego olbrzyma, stajesz naprzeciwko niego twarzą w twarz, żeby się zatrzymać i zastanowić, zapytać Pana. My chcemy działać. Masz takie wrażenie, że jeśli nie będziesz działał, to każda minuta, której nie działasz, to sytuacja się pogarsza. To też jest kłamstwo. To też jest kłamstwo, dlatego że Pan daje nawet we śnie tym, którzy Go miłują, bardzo wiele błogosławieństwa. I On może działać zamiast ciebie. Być może próbujesz walczyć z tymi olbrzymami w ten sposób, że opierasz się na różnego rodzaju możliwościach, zasobach, talentach, może na znajomościach. Ale słuchajcie, potrzebujemy przestać opierać się na jakiejkolwiek innej znajomości poza znajomością Jezusa Chrystusa. Dopiero wtedy, kiedy opierasz się na znajomości Jezusa Chrystusa, możesz pokonywać te olbrzymy. Słuchajcie, co jest narzędziem walki z olbrzymami? W jaki sposób możesz pokonać te olbrzymy? To jest bardzo istotna rzecz. Słuchajcie, kiedy mówię o olbrzymach, co wam przychodzi na myśl, kiedy patrzycie na historie biblijne? Znacie jakichś olbrzymów? Dawid i Goliat, tak jest. Dobra, to jest pierwsza historia, będzie jeszcze druga. Słuchajcie, Dawid i Goliat, to jest niesamowita historia, dobrze, doskonale ją znamy. Kiedy Goliat wychodzi naprzeciw ludu izraelskiego i zaczyna lżeć z nich, zaczyna się z nich śmiać, zaczyna z nich kpić, pogardza nimi i pogardza ich Bogiem. Rzuca im wezwanie, którego nikt nie jest w stanie podjąć, łącznie z Saulem. Nikt nie jest gotów na to, żeby zmierzyć się z Goliatem, który był wielkim chłopiskiem. Biblia mówi, że miał ponad 2,5 metra. To był całkiem spory facet. Przypakowany od młodych lat, zaprawiany w walce, przygotowywany do wojny. Więc to był mężczyzna, który doskonale znał rzemiosło wojenne. I wszyscy, na wszystkich padł strach, wszyscy się go bali. Więc on rzuca im wezwanie, daje im pewien limit czasu i mówi w takim razie, daję wam czas, niech wyjdzie przeciw mnie ten, kto się mnie nie boi, kto będzie mógł ze mną walczyć. Nikt nie wychodzi. Aż wreszcie któregoś dnia Dawid, wysłany przez swojego ojca, aby zaniósł swoim braciom trochę jedzenia, dowódcy trochę jedzenia i żeby odebrał żołd swoich braci, kiedy przybywa do obozu, słyszy, jak ten nieobrzezany Filistyn kpi z Boga, kpi z narodu wybranego. Słuchajcie, w Dawidzie dzieje się coś niesamowitego, mianowicie on zapłonął Bożym gniewem. Jemu się w głowie nie mieściło, jak to jest możliwe, żeby taki facet, który tak bluźni przeciw Panu,
w ogóle stąpał jeszcze po tej ziemi i że nikt jeszcze nic nie zrobił, żeby go powalić. Więc zaczyna się rozpytywać ludzi. Ludzie mówią o tym, że Saul wyznaczył nagrodę za niego. Dopytuje różne osoby, jest tam taka ciekawa scena, w której jego brat Eliab przychodzi do Dawida i zaczyna mu zarzucać pychę i złośliwość, że powinien jak najszybciej stąd pójść, bo on sobie tu przyszedł tylko po to, żeby pooglądać, jak oni walczą. W sensie to jest ciekawe, bo z Eliabem była, pewnie pamiętacie ten fragment, kiedy ma być namaszczony jeden z synów Jessego. I słuchajcie, Samuel, który przybywa namaścić jednego z tych braci, patrzy na Eliaba właśnie i mówi, to na pewno ten. Słuchajcie, ja sobie wyobrażam Eliaba, że to był potężny facet, przypakowany, nie? Wyrzeźbiony, prawda, tutaj w każdym calu, nie? Błysk w zębach, mocne męskie spojrzenie, prawda? Taki facet. I Samuel mówi, to pewnie ten człowiek. A pan mówi, nie. Dlatego, że ja patrzę na serce, a nie na to, co powierzchowne. I ten sam Eliab, który też nie wystąpił do walki z Goliatem, zaczyna naśmiewać się z Dawida. Ale w końcu wiadomość trafia do Saula. Saul każe przyprowadzić Dawida. Jak dobrze wiemy, Dawid mówi, że on będzie walczył przeciwko Goliatowi. Tam jest jeszcze jedna rzecz, która często nam umyka. Mianowicie, żeby potwierdzić moc swoich słów, Dawid mówi takie słowa, że kiedy jedna z owiec odchodzi albo jest porywana przez niedźwiedzia albo lwa, to on goni za tym lwem i niedźwiedziem, dopada go, walczy z nim i go zabija. Dlatego, że Pan strzeże jego stada. To Pan jest z nim. Słuchajcie, Dawid miał doświadczenie, co to znaczy, kiedy Pan jest z nim. To nie był pierwszy raz w jego życiu, ten Goliat. To nie był pierwszy olbrzym, z którym on walczył. On wiedział, że z Bogiem jest mocny zrobić wszystko. Ponieważ przez wiarę, że Bóg jest z nim, Bóg może dokonać wszystkiego. I słuchajcie, kiedy Dawid zgłasza się na ochotnika, Saul daje mu swoją zbroję. Możecie sobie wyobrazić, Dawid, który był niewielkiego wzrostu chłopcem, o rudych włosach, na pewno nie wzbudzał żadnego szacunku pozostałych dzielnych wojowników od lat parających się wojną. Słuchajcie, i ten Dawid jeszcze jest ubrany w zbroję Saula. Możecie sobie wyobrazić, jak ten Dawid ubrany w tą zbroję, prawda, ma iść na wojnę. Słuchajcie, co znaczy ta zbroja? Ta zbroja to było zabezpieczenie. To znaczy, Saul pomyślał, że przynajmniej skoro już idzie na to walczyć z tym Goliatem, z którym nie ma absolutnie żadnych szans, to niech przynajmniej ma zbroję. Może mu to jakoś pomoże. Słuchajcie, zbroja miała być zabezpieczeniem. My tak często, kiedy spotykamy jakieś trudne wydarzenie, kiedy się z czymś zmagasz, kiedy staje naprzeciwko ciebie jakiś olbrzym, szukasz zabezpieczeń. Ale dopóki szukasz zabezpieczeń, dopóki próbujesz tworzyć te zabezpieczenia, ale całkowicie nie opierasz się na Panu, to jesteś tak śmieszny i koślawy jak ten Dawid, stojący w tej zbroi. I Dawid odrzuca tą zbroję, i wychodzi naprzeciw Goliatowi i z nim walczy. I mówi takie słowa. Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ale ja idę na ciebie w imię Pana zastępów. On nie mówił tutaj o swoim orężu. On nie mówił o swoim uzbrojeniu, o swoich możliwościach, o swojej sile. Nie powiedział nawet o tym, że potrafi strzelać z procy. Nie. On szedł na niego w imię Pana zastępów. Tym, co pozwalało mu się zmierzyć z Goliatem, to była jego wiara, że Pan jest z nim. A jeśli Pan jest z nim, to nie ma rzeczy niemożliwych. Więc zobaczcie, że ten obraz, ta historia pokazuje nam, co jest narzędziem walki z olbrzymami. To jest wiara. To jest wiara. I Dawid miał tą wiarę. Kiedy szedł naprzeciwko Goliata, zwyciężył dlatego, że miał w sercu wiarę, że Pan jest z nim. Nie opierał się na sobie, na swoich możliwościach. Wiedział, że jest pogromcą olbrzymów. Miał to wewnętrzne przekonanie, że Pan jest z nim i to czyni go pogromcą. Słuchajcie, ale jest też druga historia o olbrzymach, w której brakło wiary. Chciałem to pokazać, bo to pokazuje dwie perspektywy, dwie możliwości w twojej własnej historii, co się może wydarzyć, kiedy brakuje ci tej wiary, kiedy uciekasz przed tymi olbrzymami albo próbujesz z nimi walczyć na własną rękę. Otóż kiedy naród wybrany po wyjściu z Egiptu przechodzi przez Morze Czerwone, przechodzi przez pustynię, wiemy o tym, że mają tam różne historie, zmagają się ze swoim brakiem zaufania względem Boga. To jest lud niewierny, o twardym karku, który ciągle domaga się cudów, ciągle szemra przeciwko Panu. Kiedy wreszcie stają na granicy ziemi obiecanej, przy granicach Kanaanu, Mojżesz wysyła 12, tak jak mu Pan polecił, 12 wojowników. To było 12 książąt, każdy z jednego pokolenia Izraela, żeby poszli do Kanaanu i zobaczyli, czy to faktycznie jest kraj, który miodem i mlekiem płynie, czy to jest kraj, w którym są jakieś warownie, czy one są otoczone murem, czy nie, czy tam są waleczni wojownicy, czy nie, żeby zrobili taki rekonesans.
To jest w ogóle ciekawa, myślę, informacja dla nas mężczyzn, że kiedy wyruszasz przeciwko jakiej, masz jakieś zadanie do zrealizowania, musisz najpierw zbadać teren. I to samo robi tutaj Mojżesz. Wysyła tych 12 i oni wracają. Każdy był wysłany w inną stronę i wracają z różnymi informacjami. Niektórzy przynoszą niesamowicie dorodne kiście winogron i mówią, że ten kraj jest cudowny. Inni mówią, że faktycznie to jest kraj, który płynie mlekiem i miodem. To jest ziemia obiecana, to jest kraj, który jest miejscem wspaniałym. Ale są tacy, którzy mówią, no tak, to wszystko prawda, ale żyją tam bardzo waleczni ludzie. Żyją tam Anakici, Amalekici, Jebusyci, Hiwityci i wymieniają ich wszystkich, mówiąc o tym, że są to ludzie bardzo waleczni. Co więcej, mówią o tym, że widzieli nawet olbrzymów. I wystraszyli się. Jedynie Kaleb i Jozue mówią wtedy, nie szemrajcie przeciwko Panu, nie bójcie się. Pan dał nam tą ziemię, możemy ją zdobyć. Ale ich było tylko 2, pozostałych było 10. I Izrael jak zwykle zwątpił. Zaczął szemrać przeciwko Panu, szemrać, że Bóg znowu doprowadził ich do ziemi, której nie mogą zdobyć. Jaki w tym sens? I słuchajcie, jest ten moment, w którym Kaleb mówi, że w imię Pana mogą pokonać każdego przeciwnika, bo Pan jest z nimi. Niezależnie od tego, jak wielka będzie góra, jak wielka będzie przeszkoda, jak wielkich spotkają tam olbrzymów. Pan jest z nimi i to wystarczy. Ale naród wybrany zaczyna szemrać. I uwaga, jeśli zaczynasz wątpić w to, czy Pan podoła, przestajesz ufać Jemu, polegasz na swoich siłach i czujesz się bezradny, to musisz się liczyć z tym, że to jest nieposłuszeństwo, a Pan Bóg nieposłuszeństwo karze. Dlatego, że chcecie nauczyć posłuszeństwa. Już o tym mówiliśmy ostatnio. I słuchajcie, te 40 lat tułaczki po pustyni to jest owoc właśnie tego wydarzenia. Oni nie tułali się przez 40 lat dlatego, że nie mogli znaleźć drogi przez pustynię. Tylko dlatego, że kiedy dotarli do ziemi obiecanej, zwątpili w to, że mogą tą ziemię posiąść. I wtedy Pan powiedział, że musi wymrzeć całe to pokolenie niewiernych. Całe to pokolenie szemrzących, wątpiących, poza rodem Kaleba i Jozuego. I dopiero dzieci tych ludzi wejdą do ziemi obiecanej. I tak się stało. 40 lat. 40 lat błąkania się po pustyni. I tak samo będzie w twoim życiu. Jeśli stajesz naprzeciwko różnych trudności i starasz się z nimi mierzyć na własny sposób, własnymi rozwiązaniami, to wylądujesz na pustyni. Będziesz się czuł samotny, opuszczony, twoja dusza będzie wyschnięta, będziesz się pragnął Boga, ale twoje serce będzie wyschnięte, nie będziesz wiedział, co zrobić, będziesz się czuł zupełnie bez życia, wysuszony. Twój duch będzie wymagał ożywienia. Słuchajcie, Dawidowi nie brakło wiary. Narodowi wybranemu wtedy brakło wiary. I to nam pokazuje, że wiara jest tutaj kluczem do tego, żeby pokonywać olbrzymy. Potrzebujesz mieć więcej wiary w swoim sercu. Ja też potrzebuję mieć więcej wiary. Każdy z nas. Słuchajcie, wiara jest walutą Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek się dokonuje tutaj na ziemi, kiedy Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie wstępuje na ziemię, dokonuje się to przez wiarę. Pamiętam, nie wiem, każdy z was pewnie ma jakieś takie swoje fragmenty z Pisma, które dotknęły was w sposób szczególny. Pewnie macie takie fragmenty z Pisma, do których często wracacie, albo które ilekroć je czytacie, przychodzą do was z taką mocą, z takim przekonaniem, że to jest słowo dla was, że to jest wyjątkowo ważne słowo, którego nie możecie stracić, które dotyka waszego serca. Ja miałem 2 takie fragmenty. Chciałem wam przeczytać jeden z nich. Mianowicie to jest sama końcówka Ewangelii Marka, kiedy Jezus daje ostatni nakaz. To jest ten tak zwany nakaz misyjny. Jezus mówi tak, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I uwaga, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiona, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. Wiara, znowu chodzi o wiarę, bo wiara jest walutą Królestwa Niebieskiego. Jeśli masz wiarę, to w imię Jezusa złe duchy będziesz wyrzucał. Będziesz mówił nowymi językami, będziesz brał węże do rąk, jeśli byś coś zatrutego wypił, nie będzie ci szkodzić. Jeśli będziesz nakładał ręce na innych i się za nich modlił z wiarą, to odzyskają zdrowie. W liście Jakuba to jest potwierdzone. Słuchajcie, wiara jest tym, co może sprawić, że będziesz widział takie rzeczy w swoim życiu. I kiedy przeczytałem ten fragment, to było wiele lat temu, jakieś 10 lat temu, naprawdę dotknął mnie tak, że wiedziałem, że to jest słowo dla mnie. I pomyślałem sobie, ja też chcę tak żyć. Skoro Jezus powiedział, że mamy to robić, nie powiedział tutaj, nigdzie nie doczytałem przynajmniej, te słowa kieruję tylko do moich apostołów i nikogo więcej, tylko też ostatni nakaz, który jest wciąż aktualny, który jest często wielkim zaniedbaniem, a nie wielkim nakazem misyjnym, tylko naszym wielkim zaniedbaniem. I pomyślałem sobie, że ja chcę to zobaczyć. No ale jak możecie sobie wyobrazić, kiedy poszedłem do kościoła, nie zobaczyłem tam, jak kapłani albo ludzie świeccy modlą się, nakładając ręce i chorzy odzyskują zdrowie. Nie widziałem takich rzeczy. Zacząłem się zastanawiać w związku z tym, czy to faktycznie jest możliwe.
Ale jak zaczynasz być mocno w kościele, zaczynasz dostrzegać, że to jest możliwe, bo zaczynasz być w takich spotkaniach, w takich grupach, w których też się dokonują. Chcę was zapytać, czy ktoś z was widział uzdrowienie? Czy ktoś z was, może jeszcze inaczej, czy wierzycie w to, że Jezus może dzisiaj uzdrawiać chorych? Ręka do góry. Większość z was wierzy w to. Dobrze, w takim razie drugie pytanie. Czy widziałeś w swoim życiu, jak Jezus kogoś uzdrawia? Ręka do góry. Dobrze, dziękuję. Czy widziałeś, jak Jezus kiedyś uzdrawia kogoś przez twoją modlitwę? Ręka do góry. Jeszcze mniej. Zobaczcie, kilka osób, ale słowo mówi bardzo wyraźnie, że te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Chcecie skonfrontować swoją wiarą teraz. Skoro nie widzisz takich rzeczy, to dlatego, że nie wierzysz? Jaka jest prawda? Dlaczego to się nie dokonuje w twoim życiu? Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. Dlatego, że wiara jest największym skarbem, jaki możesz mieć. Ale jeśli brakuje ci wiary, jeśli nie troszczysz się o tą wiarę, nie rozwijasz tego daru wiary, nie prosisz o wiarę z wiarą, to nie będziesz widział tych rzeczy. Ale jest tu wyraźnie powiedziane, że kto nie uwierzy, będzie potępiony. To jest ciekawa rzecz. Jest mowa o chrzcie i o wierze. Jest powiedziane, że ten, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, ale uwaga, kto nie uwierzy, będzie potępiony. To znaczy, że możesz być ochrzczony i nie wierzyć. I to wcale nie daje ci zbawienia. Dlatego, że zbawienie również przyjmujesz przez wiarę. Miłość Boga Ojca również przyjmujesz przez wiarę. Najważniejsze rzeczy w twoim życiu duchowym dokonują się przez wiarę. Kiedy sięgniesz do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, tam Paweł robi całą genealogię różnych historii biblijnych, począwszy od Noego, przez Abrahama, Mojżesza i tak dalej, pokazując, że to przez wiarę dokonywały się niesamowite rzeczy w ich życiu. I chcę ci powiedzieć, bracie, że te niesamowite rzeczy mogą się dokonywać również w twoim życiu, jeśli będziesz miał wiarę. I słuchajcie, kiedy widzisz to, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał i żyje, bo dziś również przychodzi i uzdrawia. Jeśli jesteś świadkiem tego, ja byłem świadkiem uzdrowień, byłem świadkiem nieprawdopodobnych nawróceń, które dokonywały się o tak, tylko dlatego, że przed Pan i dotknął tą osobę. Byłem świadkiem wskrzeszenia. Jeśli widzisz takie rzeczy, to konfrontuje cię z tym, czy żyłeś wiarą do tej pory. Bo to nie jest rzeczywistość zarezerwowana dla niektórych. To jest rzeczywistość, do której Bóg cię zaprasza. I jeśli chcesz mieć serce syna, to musisz mieć w sobie wiarę. Wiarę, która będzie pokonywała olbrzymu. Wiarę, która będzie pokonywała, która będzie przeczyła prawom logiki. Ponieważ Bóg jest mocny. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. I to się może dokonywać przez wiarę. Więcej nawet. Słuchajcie, kiedy czytam Dzieje Apostolskie, patrzę na Słowo Boże i myślę o ewangelizacji. Ewangelizacja, nowa ewangelizacja jest mi bardzo bliska. Leży mi na sercu. Naprawdę mam takie gorące pragnienie w sercu, taką gorliwość w sercu, taki ogień w sercu. Chciałbym, żeby Jezus dostał to wszystko, za co już zapłacił na krzyżu. I On zapłacił za każdego człowieka. I chciałbym, żeby każdy człowiek należał do Jezusa. I teraz, kiedy myślę o nowej ewangelizacji, to myślę sobie o tym, co jest kluczem do tego, żeby ludzie uwierzyli w Jezusa. Myślę, że to, co było kluczem wtedy, kiedy chodził Jezus po ziemi, kiedy apostołowie głosili dobrą nowinę. To były znaki, które potwierdzały ich słowo, które poprzedzały albo następowały po głoszeniu dobrej nowiny. Jest taki fragment, w którym pierwszy raz Piotr głosi dobrą nowinę. Po zesłaniu Ducha Świętego, a właściwie to jest drugi moment, po zesłaniu Ducha Świętego Piotr i Jan, wchodząc do miasta, widzą chromego od urodzenia. Kiedy on wyciąga ręce po kasę, bo tego potrzebuje, zawsze to prosił, całe życie, Piotr mówi takie słowo. Ani srebra, ani złota nie mam, ale to, co mam, to ci dam. W imię Pana Jezusa wstań i chodź. I teraz ważna rzecz, on go podnosi i w momencie, kiedy go podnosi, wtedy ten człowiek zostaje uzdrowiony. Słuchajcie, myślę, że w Słowie Bożym nie ma żadnego słowa, które nie miałoby znaczenia. Myślę, że ten gest, kiedy on go podnosi, jest bardzo ważny. Dlatego, że ten gest podniesienia był wyrazem wiary Piotra w to, że ten człowiek będzie uzdrowiony. I ten człowiek jest uzdrowiony i później mnóstwo ludzi się dowiaduje o tym zdarzeniu. Pytają, jak to jest możliwe. Przychodzą do Piotra i Jana i oni mogą głosić dobrą nowinę. Głoszą nawet wśród faryzeuszów, którzy ich chcą przepytać w tej sprawie. Ja myślę, że to jest niesamowicie ważne, że jeśli masz w swoim sercu takie pragnienie, żeby mówić innym o Bogu, żeby inni przybliżali się do Boga, przybliżali się do Jezusa, potrzebujesz wiary, której Pan Bóg będzie mógł używać po to, żeby potwierdzać twoje słowa działaniem. Pamiętacie tę scenę, kiedy do Jezusa jest wielki tłum, Jezus naucza w jakimś domu i przynoszą paralityka, ale ponieważ nie mogą się przecisnąć, rozmontowują dach, nie? I spuszczają gościa na linach tuż przed Jezusem. W sensie niesamowita rzecz. Jezus mówi, odpuszcza mu grzechy.
Oczywiście faryzeusze robią to, co zwykle, czyli no nie, ale jak on może odpuszczać grzechy? No i co, jak on sobie wyobraża? W gumki leci, no co jest grane w ogóle? I słuchajcie, Jezus, znając ich myśli, mówi tak, co jest łatwiej zrobić? Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są twoje grzechy? Czy wstań i chodź? Człowiek wstaje, jest uzdrowiony. Słuchajcie, to jest niesamowity fragment, dlatego że, wiecie, nasza wiara musi mieć potwierdzenie w naszym życiu. Dopóki wiara nie ma potwierdzenia w twoim życiu, nikogo nie przekonasz do tego, że Jezus jest twoim Panem, że Jezus żyje, że warto za Nim iść, ponieważ twoje życie nie będzie tego potwierdzało. Słuchajcie, kiedy Jezus powiedział, odpuszczone są ci twoje grzechy, to mógł powiedzieć w cudzysłowie każdy, w tym sensie, że nie możesz tego zweryfikować. No bo jak zweryfikujesz, czy komuś zostały odpuszczone grzechy, czy nie? Nie jesteś w stanie tego zweryfikować, ale kiedy mówisz, wstań i chodź, to jest łatwe do zweryfikowania. Nagle patrzysz, czy to jest prawdą, czy nie. Kiedy ten człowiek wstaje, do wszystkich dociera, że skoro Jezus uczynił tak drobną rzecz, jak to, że ten człowiek został uzdrowiony, to o ileż bardziej to, że jego grzechy naprawdę zostały odpuszczone. Słuchajcie, nasze życie musi być potwierdzane przez wiarę. Bo jeśli jesteś synem, to jesteś posłany do tego, żeby innym mówić o twoim ojcu. Żeby innym, tym ludziom, którzy mają sieroce serce, którzy jeszcze nie poznali ojca, poznali twojego ojca. Twojego i mojego ojca. Słuchajcie, myślę, że Pan cały czas szuka prawdziwie wierzących. Jego oczy ciągle przeszukują ziemię, patrząc na tych, którzy uwierzą w swoim sercu. Którzy mu zaufają, którzy złożą się w jego ręce i zaryzykują, bo to jest ryzyko. Bo oczywiście pojawi się tysiące pytań. Myślę, że Piotr, gdy miał te pytania w głowie, nie doszłoby do tego cudu. No tak, a co jeśli go podniosę i on się przewróci i upadnie, albo nie zostanie uzdrowiony, albo coś tam? To są słowa twojego zwątpienia. To są słowa kłamstwa, że Pan Bóg nie może tego dokonać przez ciebie, albo że nie dokonuje tego w ogóle. Znowu, jeśli słyszysz jakieś słowo kłamstwa, sięgaj do prawdy. Oprzyj się na prawdzie. A wtedy będziesz mógł żyć wiarą. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, który już wspominałem, w 6 wersie, jest niesamowicie mocne zdanie, gdzie jest napisane, że bez wiary nie możesz podobać się Bogu. Jeśli nie masz wiary, nie możesz się podobać Bogu. Możesz się modlić, pościć, oddawać dziesięcinę, możesz chodzić na wszystkie spotkania mężczyzn świętego Józefa, cokolwiek. Jeśli nie masz w sobie wiary, nie będziesz podobał się Panu. Nie będziesz się podobał Panu, dlatego że potrzebna jest twoja wiara. Wiara w co? Paweł wyjaśnia, że chodzi o wiarę w to, że Bóg jest i że wysłuchuje tych, którzy Go szukają. Że daje się odnaleźć tym, którzy Go szukają i wysłuchuje tych, którzy Go pytają, którzy do Niego mówią. Potrzebna jest wiara. To wiara jest twoją walutą. Wiara jest walutą Królestwa Niebieskiego. To wiara jest tym co sprowadza wszystkie łaski, które Pan Bóg dla ciebie przygotował i urealnia je tutaj na ziemi. Ja myślę, że na tym polega sprowadzanie Królestwa Niebieskiego na ziemię. Że to się dokonuje przez wiarę. Słuchajcie, rodzi się może w twoim sercu takie pytanie, jak zatem rozwijać wiarę? Co mogę zrobić, żeby rozwijać tę wiarę w sobie? I to jest trzeci filar, o którym chciałbym powiedzieć. Pierwszy, czyli to, że syn jest wolny. Jeśli chcesz mieć serce syna, musisz żyć w wolności. Po drugie, musisz zdać sobie sprawę z tego, że jesteś pogromcą olbrzymów, i to może się dokonywać w twoim życiu dzięki wierze, przez wiarę. Trzeci filar jest odpowiedzią na to, jak rozwijać wiarę. Żeby rozwijać wiarę, potrzebujemy wrócić wszyscy. Za każdym razem myślę, że na tym polega nawrócenie, że ciągle wracamy do tego, żeby prowadzić życie skoncentrowane na Bogu. Dopóki twoje życie nie jest skoncentrowane na Bogu, ale na różnych troskach, problemach w twoim życiu, na różnych sprawach, planach, ambicjach, nie prowadzisz życia skoncentrowanego na Bogu. Słuchajcie, Słowo Boże powie nam, że wiara rodzi się z czego? Ze słuchania. Ze słuchania Słowa. Wiara rodzi się ze słuchania słowa, więc pierwsza rzecz, o której chcę ci powiedzieć, jeśli chcesz prowadzić życie skoncentrowane na Bogu, musisz wrócić do tego, żeby słuchać tego, co Pan Bóg chce ci powiedzieć. Jeśli zaśmiecasz swoją głowę różnymi niepotrzebnymi informacjami, bzdurnymi rozmowami, głupimi żartami, słowami, które to tak naprawdę wprowadzają więcej szumu i więcej hałasu w twoich myślach niż spokoju i ciszy, to masz śmietnik w głowie. Nie jesteś w stanie usłyszeć słowa, które Pan Bóg do ciebie kieruje. Słuchajcie, ja odkrywam to, być może to już mówiłem na jednym z poprzednich spotkań, odkrywam ten moment, w którym po modlitwie porannej jest ten moment, kiedy staram się wsłuchać w to, co Pan chce powiedzieć. Chodzi o to, żebyś znalazł takie 15 minut każdego dnia, żeby po prostu milczeć. My tak często zagadujemy Boga, mówimy Mu o naszych problemach, tak jakby On nie miał bladego pojęcia o tym, co się dzieje w naszym życiu. Bóg doskonale wie, co się dzieje w twoim życiu. Nie musisz Go o tym przekonywać.
i mu tego pokazywać w tysiącu metafor, elokwentnym językiem modlitewnym. On to wie. On chce, żebyś go wreszcie zaczął słuchać, bo on chce dać ci rozwiązanie, ale jak nie masz nastrojonych uszu, cały czas mówisz, nie jesteś w stanie słyszeć. Potrzebujemy wrócić do tego momentu ciszy. Jak wiele jest w ogóle ciszy w twoim życiu? Co robisz, kiedy pojawia się cisza? W samochodzie, jedziesz samochodem, jest cisza, jesteś sam, odwiozłeś dzieci do przedszkola, wreszcie jest cisza. Co robisz? Być może uruchamiasz radio. Być może uruchamiasz jakąś ulubioną swoją płytę. Zagłuszamy ciszę. Tak łatwo tracimy tą ciszę, ale potrzebujemy wracać do ciszy. Druga sprawa. Wiara rodzi się ze słuchania, więc oprócz tego, że będziesz gotowy słuchać, musisz być otwarty na Słowo Boże. Musisz sięgać do Słowa. Myślę, że my wszyscy musimy wrócić do tego, żeby zakochać się w Słowie Bożym. Nosić je ze sobą wszędzie. Słuchajcie, ja nie zawsze nosiłem Słowo Boże ze sobą, ale teraz gdziekolwiek idę, zabieram je ze sobą. Jak idę na zakupy, jadę gdziekolwiek, nie ma znaczenia, w którym miejscu, nie mam w planie nic głosić. Mam pismo ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że może Bóg będzie chciał ci coś powiedzieć. Być może da ci okazję, żebyś mógł się spotkać z Jego Słowem. Ale jeśli nie będziesz go miał przy sobie, to w jaki sposób będziesz mógł dotykać tego Słowa? A być może spotkasz kogoś i będziesz chciał oprzeć się na Słowie, ale nie będziesz miał go ze sobą. Jeśli jest coś ważnego w twoim życiu, nosisz to przy sobie. Niektórzy noszą coś w portfelu, zdjęcie swoich bliskich. Niektórzy noszą jakieś ważne rzeczy, które przypominają im o jakichś ważnych wydarzeniach. Chcą je mieć blisko siebie, blisko, żeby móc do tego sięgać w każdym momencie. To nie znaczy, że sięgasz za każdym razem, ale masz świadomość, że to jest. Tak samo powinniśmy robić ze Słowem Bożym. Druga sprawa, jeśli chcesz nosić Słowo, chcę cię zaprosić do tego, żebyś zaczął się go uczyć na pamięć. Tych fragmentów, którymi Bóg do ciebie przemawia, ucz się ich na pamięć. Noś to Słowo w sobie. Bo jeśli będziesz nosił Słowo w sobie, to zaczniesz żyć tym Słowem. Na co dzień, każdego dnia. Ucz się fragmentów z Pisma. Nie dlatego, żebyś był omnibusem i że jak ktoś ci zapyta o fragment w środku nocy, to mu od razu zacytujesz. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Słowo Boże wypełniało twoje serce. Żeby Słowo Boże wypełniało twoje serce. Trzecia sprawa. Kiedy czytasz Słowo Boże, znajdź czas na to, żeby się nad nim zatrzymać. Dlatego, że Duch Święty natchnął autorów i Słowo jest, Boże jest, Biblia jest natchniona przez Ducha Świętego, ale jednocześnie tchnie Duchem. Czyli czytasz jakiś fragment i nagle widzisz, że dane zdanie, jakieś słowo, kilka słów, kilka zdań trafia do ciebie i pokazuje ci jakąś ważną prawdę o tobie. Nie pozwól utracić choćby jednego słowa z tego, co pochodzi od Boga. Słuchajcie, jak często wielu z nas, pewnie też tak macie, mężczyźni czasem jak jeżdżą samochodem, wtedy nagle okazuje się, że wiecie, to jest ten moment, w którym mężczyzna chciałby wystąpić w Mam Talent, po prostu włącza swój ulubiony utwór, nie? Siedzi w samochodzie i śpiewa po prostu. Mam wrażenie, że nikt go nie słyszy. Wiem o tym dlatego, że kiedy zatrzymuję się na światłach, to słyszę takich mężczyzn, którzy właśnie śpiewają w samochodach. Słuchajcie, dla mnie jest zdumiewające to, że znamy tak wiele piosenek na pamięć. Jeśli lubisz jakiś utwór, jakąś ekipę, jakiś zespół, znasz ich teksty, ich piosenek na pamięć. Nieraz znamy jakieś teksty jakichś kabaretów, jakichś filmów, nie? Cytujemy je sobie. Ale Słowa Bożego nie nosimy w swoim sercu, żeby je cytować. Potrzebujemy wrócić do Słowa. Myślę, że nigdy nie przyjdzie taki moment, w którym będzie za dużo Słowa Bożego w twoim życiu. Chcę cię zaprosić do tego, żebyś wrócił. Kolejna sprawa. Abyś mógł prowadzić życie skoncentrowane na Bogu, potrzebujesz prowadzić życie ukryte w Bogu. W liście do Galatów Paweł mówi takie słowa: już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Myślę, że Paweł był człowiekiem, który skoncentrował całe swoje życie na Bogu. Zresztą nieraz o tym mówił, że wszystko uznaje za śmieci. To nie jest nic warte. Jedyną wartością, która dla niego się liczy, to żeby pozyskać Chrystusa. Żeby żyć w Nim. Żeby żyć w Bogu. Słuchajcie, co zrobić, żeby żyć w Bogu? Żebyś już nie tylko ty żył, ale żeby żył w tobie Chrystus. Paweł znowu daje nam odpowiedź. Mianowicie, w liście do Kolosan mówi takie zdanie. Umarliście. Uwaga, umarliście i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Fragment, który mi towarzyszy od mniej więcej 2-3 tygodni, to jest dla mnie takie bardzo żywe doświadczenie i jest takim fragmentem, który trochę, no może 3-4 tygodnie, towarzyszy mi zasadniczo prawie że od początku Wielkiego Postu. To jest fragment z Ewangelii, kiedy Jezus mówi o tym, jakie są warunki naśladowania Go. Tam też jest mowa o umieraniu. To jest fragment, w którym Jezus mówi, że jeśli chcesz pójść za Nim, musisz wziąć krzyż, musisz zaprzeć się samego siebie. Jezus mówi tam takie zdanie, że jeśli
stracisz swoje życie z powodu Jezusa i Ewangelii, to je zyskasz. To zyskasz życie, ale musisz coś stracić. I myślę, że cały Wielki Post pokazuje nam właśnie tą głęboką prawdę, że jeśli chcesz żyć, potrzebujesz najpierw umrzeć. I Paweł też mówi o umieraniu. Więc jest to jakaś rzecz, która jest bardzo ważna, bo pojawia się w Piśmie wiele razy. Jezus o tym mówi i później Paweł o tym mówi w kilku miejscach. A zatem potrzebujemy umierać dla siebie. Jeśli chcesz prowadzić życie skoncentrowane na Bogu, musisz przestać koncentrować się na sobie. Musisz zacząć umierać dla siebie, żeby Bóg mógł żyć w tobie. Słuchajcie, to jest fragment, który doskonale znamy, ale wiecie, kiedy zacząłem go rozważać, to zrozumiałem, że to jest klucz do wszystkiego. To naprawdę są warunki naśladowania Jezusa. Bo dopóki liczysz się ty, nie liczy się On. Co to znaczy umierać dla siebie? Wiecie, nie podam wam wszystkich przykładów. Mogę powiedzieć, co to dla mnie znaczy umierać dla siebie. Umierać dla siebie dla mnie oznacza, że kiedy wracam do domu, jestem zmęczony po jakiejś pracy, po służbie i dzieci przychodzą, żeby się ze mną bawić, a jestem zmęczony. Jedyne, o czym myślę, to żeby mieć chwilę dla siebie, to umieram dla siebie i poświęcam im czas, bo one tego potrzebują. Umieranie dla siebie polega, że kiedy jestem w jakimś napięciu, w jakimś konflikcie z moją żoną, to zamiast trwać w uporze i w dumie, co tak łatwo mi przychodzi, potrafię się ukorzyć i przyjść i prosić o pojednanie. Stawiam wtedy wyżej naszą relację niż rację, które mam głęboko w sercu. Umieram dla siebie. Umieranie dla siebie oznacza również te sytuacje, kiedy wstaję na modlitwę. Mówiłem wam o tym ostatnio też, że ja wstaję o 5 rano do modlitwy i to jest trudne. To nie znaczy, że wstaję każdego dnia. Ale przychodzą takie momenty, kiedy się budzę, dzwoni budzik i naprawdę mam ochotę wtedy nie wstawać. Zrobić sobie mały wyjątek. Umieranie dla siebie oznacza, że mimo tego, że nie chcę, to wstaję. Bo to jest mój czas, który dedykuję Panu. To jest czas, który mu obiecałem. To jest czas naszego spotkania i On na mnie czeka. Nie zawiodę Go. Na tym polega umieranie dla siebie. Myślę, że umieranie dla siebie oznacza, że przestajesz tak bardzo patrzeć na swoje potrzeby, a zaczynasz patrzeć na potrzeby innych. Przestaje być dla ciebie tak ważna potrzeba twojego odpoczynku, a potrafisz dawać odpocznienie innym. Umieranie dla siebie oznacza, że chętnie bierzesz najmniej przyjemne roboty, które czekają w twojej pracy czy w twoim domu. Że kiedy pojawia się jakieś zadanie i każdy się po prostu kręci, żeby tylko nie padło na niego, to ty się zgłaszasz i mówisz, ja to zrobię. Na tym polega umieranie dla siebie. Myślę, że potrzebujemy tego, żeby zacząć umierać dla siebie. Bo jeśli przestaniesz prowadzić życie skoncentrowane na sobie, dopiero wtedy będziesz mógł prowadzić życie skoncentrowane na Bogu. Myślę, że życie skoncentrowane na Bogu i to umieranie dla siebie to oznacza, że przestajesz szukać spełnienia i zaspokojenia w tym, co jest motywowane twoją ambicją, pragnieniem wpływu, władzy, jakiegoś kontrolowania, pieniędzy, a zaczynacie zaspokajać Pan Bóg. I to On jest dla ciebie najważniejszy. Kiedy czujesz jakąś pragnienie, jakąś pustkę w sercu, najpierw kierujesz się do Niego. Nie szukasz rozwiązań na własną rękę. I myślę sobie, że każdy z nas tak naprawdę, kiedy zaczyna umierać dla siebie i to umieranie dla siebie staje się faktem w twoim życiu, to urzeczywistnia się to zdanie, że stajesz się niczym po to, żeby Jezus stał się dla ciebie wszystkim. Myślę, że to jest takie i ta myśl powinna być pragnieniem twojego serca. Żebyś ty stał się niczym, aby On stał się dla ciebie wszystkim. To było pragnienie Pawła. Ja jestem głęboko przekonany, że Paweł był człowiekiem, który umierał dla siebie. Że Paweł był człowiekiem, który stał się dla siebie samego niczym, żeby Jezus stał się dla niego wszystkim. Byle tylko, by pozyskał Jezusa, żeby pozyskał Chrystusa. Sam o tym mówi w jednym z listów. I słuchajcie, myślę sobie, że potrzebujemy jako mężczyźni konkretów. Potrzebujemy jako mężczyźni konkretnych drogowskazów, czegoś, co będzie weryfikowało, czy prowadzi życie skoncentrowane na Bogu. Ja przez jakiś czas, dość długi zresztą, budowałem coś, co nazwałem taką regułą mojego życia. To jest coś, z czym z nikim się nie dzieliłem, ale kiedy przygotowywałem to spotkanie dzisiaj, przygotowywałem się na to spotkanie, to miałem takie pragnienie, żeby się tym z wami podzielić. Dlatego, że każdy z nas potrzebuje konkretnych drogowskazów, potrzebuje konkretnych wskazówek, konkretnych rozwiązań. I w związku z tym przyniosłem to nawet moja żona nie znała tej reguły mojego życia. Dopiero zobaczyła ją pierwszy raz dzisiaj. Słuchajcie, przyniosłem i będą wyłożone na stoliku. To są 3 strony. To jest coś, co ja mam u siebie w piśmie. Kiedy budzę się rano i klękam do modlitwy,
czy to przed modlitwą, czy po modlitwie, wyciągam sobie tą regułę mojego życia i sobie to czytam. Spokojnie, w ciszy. To mi zajmuje jakieś 5-10 minut. Czytam punkt po punkcie, tam jest ich 18, dlatego że dzięki temu mogę mieć ciągle świadomość tego i żyć tą regułą na co dzień. Oczywiście nie musisz skorzystać, to może być tylko dla ciebie jakiś przykład, to może być dla ciebie inspiracją. Możesz zaczerpnąć z tej mojej reguły kilka punktów albo żadnego, albo możesz wszystkie. Jak chcesz. Chcę się z tym podzielić z tobą po to, żebyś stworzył coś swojego. Pomóc się wcześniej, Pan na pewno ci pokaże, czego oczekuje od ciebie jako od mężczyzny. Co jest jego pragnieniem dla ciebie. Żebyś stworzył taki swój kodeks, taką swoją regułę, która pomoże ci w zdyscyplinowany sposób koncentrować swoje życie na Bogu. Bo jeśli brakuje ci dyscypliny, to będziesz ciągle miał takie zryw. Będziesz ciągle się zrywał do tego, żeby prowadzić życie skoncentrowane na Bogu, ale to będą tylko momenty. Przeplatane tymi momentami, kiedy od Niego odchodzisz, kiedy twój duch gaśnie, kiedy nie jesteś pełen pasji dla Boga. Potrzebujesz podtrzymywać ten ogień. Więc dlatego tam przy stoliku na końcu jest wyłożonych, na pewno starczy, bo jest 100 egzemplarzy tego tekstu, z którego możecie skorzystać. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć już na koniec, to, że syn to jest ten, który nie tylko prowadzi życie skoncentrowane na Bogu, ale żyje w mocy Ducha Świętego. Kiedy czytałem ten fragment z listu do Galatów o tym, że jesteśmy synami, nie jesteśmy niewolnikami, tam jeszcze jest powiedziane, że jesteśmy dziedzicami. Że jeżeli jesteś synem, to jesteś też dziedzicem. A jeśli jesteś dziedzicem, to otrzymujesz dziedzictwo. I to jest bardzo konkretny dar, bardzo konkretne dziedzictwo, które ty jako syn Boga możesz przyjąć i z którego możesz czerpać i korzystać w swoim życiu. Tym dziedzictwem jest Duch Święty. Myślę, że każdy z nas potrzebuje napełniać się ciągle Duchem Świętym. To jest nasze dziedzictwo. Kiedy Jezus mówi o tym, że nie można wlewać nowego wina do starych bukłaków, to kiedy ostatnio czytałem ten fragment, pomyślałem sobie, że tam jest dużo mowy na temat tego wina, ale tak naprawdę jest też tyle samo powiedziane o bukłaku. Innymi słowy, jeżeli pomyślisz o tym, że Duch Święty jest tym nowym winem, które może dać ci życie, to potrzebujesz mieć nowy bukłak. Potrzebujesz mieć odnowione serca. Zobacz, jak to wszystko się dopełnia. Mówiliśmy o tym, że potrzebujemy odnawiać się w naszym myśleniu. Potrzebujesz mieć odnowione serce, potrzebujesz mieć nowy bukłak, do którego Bóg będzie mógł wlewać to nowe wino. Aby to nowe wino nie rozsadziło starego bukłaka. Słuchajcie, myślę, że to życie wiary, to życie w mocy ducha, to życie przez wiarę i doświadczanie tych niesamowitych cudów i znaków, które Pan Bóg chce czynić w twoim życiu, przez twoje życie, w życiu innych ludzi, że to jest nasze dziedzictwo, to jest nasze powołanie i że to jest skarb. To jest skarb, który jest ukryty. A zatem, jeśli chcesz odkryć ten skarb, będziesz musiał zaryzykować. Jest taka przypowieść, bardzo krótka, to jest jedna w ogóle z najkrótszych przypowieści, jakie Jezus mówi, o człowieku, który znalazł skarb w roli. Poszedł, sprzedał wszystko, co miał, kupił tą rolę, żeby cieszyć się ze skarbu, który tam był. Słuchajcie, to jest najkrótsza przypowieść, którą Jezus używa, o której mówi, ale niech was nie zwiedzie to, że jest tak krótka, niesie w sobie bardzo ważną treść. Jeśli z tym skarbem jest twoje serce syna, jeśli tym skarbem jest życie wiary, jeśli tym skarbem jest życie w mocy ducha, to musimy zobaczyć, że ten człowiek, który znalazł ten skarb, wiedział, gdzie on się znajduje i ty też wiesz, gdzie on się znajduje. Sięgniesz do słowa, posłuchasz nauczania, zapytasz naprawdę głęboko wierzącego i żyjącego z Bogiem chrześcijanina. On ci o tym powie. Gdzie jest ten skarb? Ale potrzebujesz zaryzykować wszystko. I myślę, że to jest ten moment, to jest ten krytyczny moment w naszym życiu wiary, w którym wielu z nas zawraca. Bo nagle masz perspektywę życia wiary, życia z Bogiem w pełni, ale to oznacza, że musisz Mu poddać wszystko, ale będziesz się bał. Bo będziesz dostrzegał w tym ryzyko, że On ci może chcieć wywrócić twoje życie do góry nogami. A ty masz to przecież tak świetnie wszystko poukładane. Układasz to tyle lat, naprawdę dobrze to przemyślałeś. Potrzebujemy zaryzykować. Dopóki nie podejmiesz tego ryzyka, twoje życie się nie zmieni. Nie będziesz miał życia w obfitości. Potrzebujemy zaryzykować. Ten krytyczny moment wiary to jest moment, w którym rodzi się nasza dojrzałość chrześcijańska. Właśnie w tym momencie, kiedy przychodzi ten trudny moment weryfikowania twojej wiary, okazuje się, czy tą wiarę miałeś, czy nie. Jeśli wytrwasz przy Panu, będziesz trzymał się mocno obietnicy, którą Bóg ci dał. Będziesz stał na obietnicy, będziesz żył tą obietnicą. To zobaczysz niezwykłe rzeczy w swoim życiu. Ale jeśli w tym momencie się odwrócisz i powiesz, nie będę ryzykował, nie zaryzykuję wszystkiego, odejdziesz zasmucony, jak ten młodzieniec w Ewangelii,
który miał prawie wszystko, ale tylko jednego mu brakowało. Ale zasmucił się i odszedł, dlatego że nie był gotów zaryzykować tego, co było dla niego ważne. W sensie, kiedy wyznawaliśmy, część z was na ostatnim spotkaniu, ci z was, którzy chcieli, mieli taką możliwość, żeby wyznać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ja dużo wtedy mówiłem o zbawieniu, dużo mówiłem o tym, że Jezus jest tym, który cię zbawia. Możesz przyjąć ten dar zbawienia również przez wiarę. Oczywiście to nie oznacza, że przyjmujesz ten dar zbawienia przez wiarę już pozamiatane. Nie. Twoje życie musi być ciągłym potwierdzaniem tego, że żyjesz własne zbawienia. Za tym idą uczynki, ale to nie uczynki cię zbawiają. O tym mówiłem ostatnio. Ale słuchajcie, wyznawaliście Jezusa również jako swojego Pana. Myślę, że musimy ciągle na nowo odkrywać, co to znaczy, że Jezus jest Panem mojego życia. Jezus jest Panem, czyli poddajesz Mu każdą dziedzinę twojego życia. Pozwalasz Mu panować w każdej dziedzinie twojego życia. Ogłaszasz Jego królestwo w każdej dziedzinie twojego życia. I dopóki są takie przestrzenie, które trzymasz, zachowujesz dla siebie, dopóty Pan Bóg będzie cię ciągle doprowadzał do sytuacji, w której będzie chciał, żebyś Mu to oddał. Żebyś zaufał tylko Jemu, żebyś się oparł tylko na Nim. I myślę, że wielu z nas jest gotowe oddać Panu Bogu bardzo wiele, ale nie te rzeczy, które są dla nas najważniejsze. Ale Pan Bóg chce, żeby... Jezus chce być Panem każdej rzeczywistości twojego życia. Kiedy myślisz o tym, że Jezus jest Panem, to musisz zdać sobie sprawę z tego, że dla Niego bycie Panem oznaczało umywanie nóg. I będziecie mogli zobaczyć ten gest umywania nóg w Wielki Czwartek. Umywanie stóp. Jezus umywał stopy swoim uczniom. Słuchajcie, tę czynność wykonywali tylko niewolnicy. To niewolnicy klękali, uniżali się i obmywali stopy swoich panów. Jezus, który jest Zbawicielem, który jest Mesjaszem, który jest Panem, swoim uczniom umywa nogi. I On pokazuje, że na tym polega bycie Jego Panem. Więc jeżeli zrozumiesz, że Jezus chce być Panem w twoim życiu w ten sposób, że chce ci służyć, to być może to doda ci odwagi do tego, żeby bardziej Mu zaufać, żeby bardziej się oprzeć na Nim. Słuchajcie, myślę, że każdy z was staje przed jakimś wyborem, przed takim wyborem dzisiaj. Czy chcesz mieć serce syna i żyć jak syn przez wiarę, w mocy ducha, czy jednak jest to dla ciebie coś, co wymaga tak wielkiego ryzyka, że nie jesteś gotowy tego podjąć i odejdziesz stąd zasmucony. Słuchajcie, my mamy łatwość w tym, żeby przychodzić na konferencję, słuchać jednego nauczania, drugiego, kolejnego, wziąć udział w rekolekcjach. Dopóki twoje życie się nie zmienia pod wpływem słowa, które słyszysz, dopóki twoja wiara się nie rodzi ze słowa, które słyszysz, to tracisz czas, przyjacielu. To tracisz tu czas. Przychodzisz tutaj, siedzisz na niewygodnym krześle, już drugi raz, bo jeszcze siedziałeś na rekolekcjach godzinę temu, i tracisz czas, bo twoje życie się nie zmienia. I mam takie marzenie, takie pragnienie, żeby po tej konferencji, po tym spotkaniu, żebyś podjął jakieś konkretne postanowienie, konkretną decyzję. Być może to będzie decyzja o tym, że chcesz prowadzić życie skoncentrowane na Bogu i wracasz do Słowa. Zaczynasz czytać Słowo Boże. Zaczyna być to dla ciebie najważniejsze słowo, jakie w ogóle ktokolwiek, kiedykolwiek wypowiedział do ciebie. Być może twoją decyzją będzie to, że zaczniesz umierać dla siebie. Że zaczniesz odkrywać, co to znaczy w twoim życiu. Zapierać się samego siebie. Zapieranie się samego siebie nie jest łatwe. Ale to jest droga do zwycięstwa. Jezus powiedział, że mamy wziąć krzyż swój na swoje ramiona. Kiedy Jezus mówił te słowa, żaden z uczniów jeszcze nie myślał o tym i nie wiedział o tym, że Jezus odda za nich swoje życie i za każdego z nas na krzyżu. Wtedy jeszcze oni myśleli w kategoriach krzyża w zupełnie inny sposób, jako symbol zgorszenia, hańby, trudu, cierpienia, mozołu, umierania. Słuchajcie, życzę wam tego, żebyście prowadzili takie życie skoncentrowane na Bogu i żyli w mocy Ducha. Ja myślę, że taką atmosferą, w której Duch Święty przychodzi, to jest atmosfera uwielbienia. Kiedy panuje w twoim sercu, w twoim domu atmosfera uwielbienia, to jest ten moment, w którym przychodzi Duch Święty. I za chwilkę tutaj poproszę Piotra, żebyśmy jeszcze zaśpiewali coś, żebyś mógł uwielbić serca Pana, żebyś mógł uwielbić i otworzyć się na obecność Ducha Świętego, żebyś mógł przyjąć Ducha Świętego do swojego serca, bo On został ci dany w momencie chrztu. Ale potrzebujesz się ciągle napełniać Duchem Bożym. Ciągle napełniać się Duchem Bożym. W atmosferze uwielbienia Duch Święty przychodzi najmocniej. On uwielbia atmosferę uwielbienia, aby przychodzić do serca każdego z nas. Zanim jeszcze będzie ten czas krótkiego uwielbienia, bo już późna pora, na sam koniec pozwólcie, że jeszcze parę ogłoszeń z mojej strony. Pierwsza rzecz, tam na stoliku z tyłu, jak będziecie wychodzili, pierwszy pit stop jest przy stoliku mężczyzn świętego Józefa, drugi pit stop przy wejściu to jest mój stolik.
Tam na tym stoliku znajdziecie kilka rzeczy, które widzieliście pewnie też wchodząc, ale ja chciałbym króciutko o tym powiedzieć. Jest książka Razem przez życie, którą już większość z was pewnie zna, bo była tutaj na spotkaniach i w poprzednim, i jeszcze wcześniejszym. To jest książka dla małżeństw, jeśli chcesz wzmacniać swoją relację małżeńską, to zapraszam cię, sięgnij do tej książki. Druga rzecz to są materiały Siloam. Część z was pracuje na tych materiałach, to są materiały do uzdrowienia wewnętrznego. Ci z was, którzy nie wiedzą, jeśli chcesz przejść drogę wewnętrznego uzdrowienia i jesteś pierwszy raz tutaj na takim spotkaniu, czy takiej konferencji, to dzisiaj było trzecie spotkanie. Trzecie spotkanie, które kończyło cały cykl dotyczący uzdrowienia wewnętrznego. Jeśli odkrywasz zranienia w swoim sercu, które są nieuleczone i potrzebujesz uzdrowienia, to materiały Siloam mogą ci w tym pomóc, żeby krok po kroku doświadczyć tego uzdrowienia, które płynie z miłości Boga. Od razu mówię, ponieważ generalnie marzec jest dla nas bardzo trudnym miesiącem, bo jesteśmy ciągle w drodze i właściwie to w marcu tylko 4 dni jesteśmy w domu, a tak to ciągle jesteśmy gdzieś w drodze i posługujemy. W związku z tym nie miałem możliwości, żeby wam te materiały przedziurkować i elegancko włożyć do segregatorów. Miałem do wyboru albo nie przynosić ich wcale, albo wam przynieść wydrukowane i włożone w segregator z nadzieją, że sami sobie przedziurkujecie. Więc tak zrobiłem. Jeśli macie takie pragnienie, żeby zaopatrzyć się w Siloam, to jest taka możliwość. Kolejna sprawa to są woreczki, te kolorowe woreczki. Część z was o to pytała, ponieważ to było na pierwszym spotkaniu. To są woreczki z kartami do dialogu. Jeśli potrzebujesz, pragniesz więcej dialogu w swoim małżeństwie, to znajdziesz tam właśnie takich 60 kart, gdzie są różne pytania, które zainspirują cię do dialogu. Są 4 kolory. Już tłumaczę, jak kolory są podzielone. Otóż kolor zielony to jest jedyny woreczek, który jest dla par i dla narzeczonych. Jeśli nie jesteś jeszcze w małżeństwie, masz narzeczoną, to jest woreczek, z którego pytania mogą ciebie mocno dotyczyć i dotykać. Może masz dzieci w takim wieku, to możesz też o nich pomyśleć. Pozostałe kolory, czyli niebieski, czerwony i taki fiołkowy, fioletowy, jak tam chcecie, to jest woreczek, to są 3 woreczki, w których są pytania dla małżeństw. Każdy woreczek zawiera inny zestaw pytań. Czyli jeśli chcesz mieć wszystkie pytania, które przygotowaliśmy, jest ich tam ponad 500, to potrzebujesz mieć 3 kolory. Tak jak już ostatnio mówiłem, kolor czerwony nie oznacza pytań na temat seksu. W związku z czym bardzo proszę, żeby nie wykupywać tylko czerwonego koloru, bo tak było na pierwszym spotkaniu. Jak miałem spotkanie dla mężczyzn, po prostu wszystkie chłopy się rzuciły na karty i wszystkie czerwone poszły. Wszystkie. No i się pytam jednego z nich, czemu czerwony? Mówi, no wiesz. No nie wiem, ale czemu czerwony? No wiesz, pewnie o seksie są. Więc tak nam się czerwony kolor kojarzy. Dobrze, słuchajcie, znajdziecie też tam materiały, które możecie dla siebie zabrać. Znajdziecie tam listy od Boga. Ci z was, którzy jeszcze ich nie mają, list od Boga dla kobiet i dla mężczyzn. To jest do zabrania tak po prostu. Znajduje się tam też ta reguła mojego życia w Bogu. Jeżeli chcecie, możecie sobie ją wziąć i jakoś też zobaczyć, zbudować na niej albo po prostu z niej skorzystać w swoim własnym życiu, więc proszę was, żebyście też sobie to wzięli. Aha, woreczki kosztują 15 zł, tak żeby było jasne. Książka 30, Siloam 25. I ostatnia rzecz. Słuchajcie, tak jak większość z was wie, wyjeżdżamy na misję już niebawem, za 3 miesiące. Z Hakiem będziemy wyjeżdżać do Anglii na 1,5 roku całą rodziną, żeby tam posługiwać wśród Polaków. Jeśli jest to dla ciebie ważne, masz takie pragnienie, Pan Bóg kładzie takie pragnienie na sercu, to zapraszam was do tego, żebyście się też włączyli albo do kręgu modlitwy, czyli do osób, które nas wspierają w modlitwie, określając konkretny dzień w tygodniu, w którym deklarują, że będą się za nas modlić. Bardzo potrzebujemy tej modlitwy. Albo lub też i dołączyć do zespołu wspierającego, czyli do grona osób, które też finansowo będą wspierały naszą służbę i naszą misję. Jeśli się zapiszecie do jednego lub drugiego, też będziemy się rewanżowali tym, że będziemy wam przysyłali zwykle raz na 2 miesiące taką informację, taki list do przyjaciół z informacją o tym, co robiliśmy, gdzie byliśmy, żebyście też wiedzieli, co się u nas dzieje. Jest tam też taka skrzyneczka, jeśli mielibyście takie pragnienie, żeby jakoś nas wesprzeć dzisiaj, to też taka możliwość istnieje, oczywiście w wolności, jak zawsze, tak jak będziecie pragnęli. Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie za to spotkanie i oddajemy głos